Katarzyna Cichopek, 37 lat. I Marcin Hakiel, 37 lat. Są małżeństwem od 11 lat. Przez ten czas, jak w każdym związku, pojawiały się wzloty i upadki. Jednak dopiero teraz Kasia i Marcin decydują się mówić o kryzysie, który dotknął ich związek. Kiedy z jurorskich foteli przyglądają się zmaganiom uczestników teleturnieju Czarpar, który niedawno wrócił na antenę po ponad 20 latach, za każdym razem powracają tamte emocje z jesieni 2005 roku. Katarzyna Cichopek wraz z Marcinem Hakielem święcili wówczas triumfy na parkiecie Tańca z Gwiazdami. Wszyscy pamiętają gorące tango, które wykonali w finałowym odcinku, a potem radość, gdy okazało się, że zdobyli kryształową kulę. To były szczególne chwile, bo przecież właśnie wtedy rodziło się między nimi gorące uczucie, które przypieczętowali 3 lata później ślubem w sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanem. I chociaż przez ten czas wiele małżeństw już dawno się rozeszło, oni wciąż tworzą jedną z najpiękniejszych par w showbiznesie, są rodzicami Adama, 10 lat, i Helenki, 6 lat. A przecież ich życie nie zawsze było usłane różami. Po tanecznym sukcesie zainwestowali w szkoły tańca. Wiedzieliśmy, że ludzie nas polubili. Postanowiliśmy otworzyć coś dla siebie i założyć własną firmę, wspominał Marcin. Aby rodzinie żyło się wygodnie i komfortowo, kupili dom w warszawskim Wilanowie za 3 miliony złotych, musieli jednak zaciągnąć kredyt we frankach. Gdy w 2015 roku kurs waluty gwałtownie wzrósł, raty stały się dla nich zabójcze. Wtedy podjęli decyzję, aby przeprowadzić się do mniejszego mieszkania, a willę wynająć. Oboje ciężko pracowali, on w szkołach tańca, ona w serialu M jak Miłość, w którym gra Kingę. Prowadziła też liczne programy, pisała książki poradnicze. Nie obyło się jednak bez zgrzytów i łez. Mieliśmy gorsze chwile. I być może gdybyśmy nie wzięli ślubu, łatwiej byłoby zakończyć wszystko jednym ostrym cięciem. Powiedzieć sobie, do widzenia, zaczynam wszystko od nowa. Ale składaliśmy przysięgę, mamy dzieci i choćby dla nich warto się starać. Walczymy o nasz związek, powtarza Katarzyna. Dzisiaj są szczęśliwi, że udało im się przetrwać ten trudny czas, a ich historia niesie nadzieję innym. Także parom, które startują w programie. Aktorka i tancerz dla każdego z uczestników mają wiele sympatii i życzliwości. Staramy się być obiektywni, ale też mocno kibicujemy wszystkim parom. To przecież nie są osoby związane z telewizją, więc takie doświadczenie może być stresujące, wyjaśnia z uśmiechem aktorka.